Jeżeli widziałeś tego mężczyznę, zgłoś to policji. Wałbrzyscy policjanci poszukują zaginionego Jacka Kantorskiego. 51-letni wyszedł ze specjalistycznego ośrodka wsparcia w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej 21 lipca i do tej pory nie wrócił do placówki. 51-letni Jacek Kantorski nie ma stałego miejsca zamieszkania, ale w ostatnich dniach przebywał w specjalistycznym ośrodku wsparcia w Wałbrzychu przy Ogrodowej 2A. Mężczyzna w momencie oddalenia się z placówki ubrany był w szarą bluzę dresową oraz spodnie dresowe koloru czarnego. Wyszedł z obiektu w klapkach, nie posiada telefonu komórkowego. Rysopis zaginionego, wzrost 160 cm, ciemna karnacja, brak zarostu na twarzy, włosy ciemne, krótkie. Wszystkich, którzy mają informacje o tym, gdzie mężczyzna może przebywać lub mogą pomóc w jego odnalezieniu, prosimy o kontakt z policją numer 112 lub bezpośrednio w komendzie Miejskiej Policji w Obrzychu przy ulicy Mazowieckiej 2.